Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. I wszyscy doskonale wiemy, że naturalnym elementem spotkań noworocznych jest podsumowanie tego, co działo się na przestrzeni minionych miesięcy. I takie właśnie podsumowanie, oczywiście z perspektywy działalności samorządowej, już za chwilę przeprowadzą wspólnie burmistrz miasta Siedlec, pan Marek Kośmider oraz starosta siedlecki, pan Jan Laskowski. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Po raz drugi spotykamy się w gronie wszystkich samorządowców powiatu sierpeckiego i nieprzypadkowo, gdyż wiele nas łączy. Przede wszystkim bliska nam ziemia sierpecka i jej bogata historia, z której możemy być dumni. W bieżącym roku obchodzić będziemy 690. rocznicę lokacji Sierpca, w stolicy naszego regionu. Będzie to dobra okazja do integracji społeczności naszych samorządów. Ale łączy nas przede wszystkim współczesność, stawiająca przed nami często niełatwe problemy. Wiele z nich możemy i powinniśmy rozwiązywać wspólnie, bo tak łatwiej i taniej. Przykładem działań służących naszemu wspólnemu dobru mogą być dwie duże o wartości ponad 31 milionów inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku przez samorząd miejski. Jedną z nich jest Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami, który dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym pozwoli wdrożyć system segregacji odpadów, wpłynie na ochronę środowiska i poprawi jakość życia mieszkańców naszego regionu. Skala możliwości powstałych w Rechocinie instalacji przekracza potrzeby naszego powiatu. Dlatego zawarliśmy porozumienie z burmistrzami i wójtami sąsiadujących jednostek terytorialnych dla wspólnego użytkowania tego obiektu. Jego sygnaturyszami jest 13 samorządów. Potrzeby regionu w zakresie kultury spełnić będzie druga z ubiegłorocznych inwestycji, zmodernizowany i rozbudowany Dom Kultury. Nie ulega wątpliwości, że życie postawi przed nami kolejne wyzwania, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Szanowni Państwo, za nami rok 2011. Był to rok ważny, niekiedy trudny, pełen dramatycznych wydarzeń w kraju i na świecie. Pomimo wielu trudności udało nam się zrealizować zaplanowane inwestycje, podjęliśmy wiele wspólnych inicjatyw oraz przedsięwzięć samorządowych. Wspólnie z gminami zrealizowaliśmy 26 inwestycji drogowych na kwotę prawie 10 milionów złotych. Pozyskaliśmy środki unijne, w ramach których zawiązaliśmy partnerstwo lokalne z miastem Sierpcz i partnerstwo ponadnarodowe z miastem Złote Morawce na Słowacji. Dzięki temu będziemy mogli promować nasz powiat nie tylko w środowisku lokalnym, ale również poza granicami naszego kraju. Rok miniony był czasem pełen zmagań, wyzwań, ale przede wszystkim czasem pełnym sukcesu. Rok 2011 przeszedł już do historii. Przed nami nowy rok ambitnej i ciężkiej pracy. Będzie to czas, kiedy dostrzeżemy efekty pozytywnych zmian zachodzących w naszej małej ojczyźnie. Dzięki wspólnej pracy władz samorządowych oraz mieszkańców całej ziemi sierpeckiej nasz region modernizuje i rozwija się w szybkim tempie. Dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą okazją, aby podziękować Państwu za dotychczasową owocną współpracę, za pomoc, przyjaźń oraz okazane wsparcie dla władz samorządowych. Proszę o to, aby nadal łączyła nas wspólna troska o rozwój i dobrobyt naszego powiatu, z którego powinniśmy być dumni. Wraz z panem starostą serdecznie witamy na dzisiejszym spotkaniu i dziękujemy, że zechcieli Państwo skorzystać z naszego zaproszenia. Dzisiejsze spotkanie jest dobrą okazją do podziękowania za pracę i współdziałanie w roku, który niedawno pożegnaliśmy. Dziękujemy za życzliwe wspieranie naszych działań przedstawicielom władz centralnych i wojewódzkich. Dziękujemy samorządowcom wszystkich jednostek naszego powiatu za decyzje i działania służące lokalnym społecznościom.
Dziękujemy szefom naszych jednostek pracujących we wszystkich sferach powiatowego życia gospodarczego, oświatowego, wychowawczego, kulturze oraz zapewnieniu ładu i bezpieczeństwa. Dziękujemy organizacjom społecznym i pozarządowym za bezinteresowne działania podejmowane z nakazu serca. Za owocne współdziałanie w różnych sferach życia społecznego dziękujemy księżom naszych sierpeckich parafii. Dziękujemy wszystkim, których praca, twórcze myśli i społeczna aktywność złożyły się na pozytywny wizerunek naszej sierpeckiej ziemi. Dzisiejsze spotkanie odbywa się na progu nowego 2012 roku. Niech będzie to dla nas wszystkich dobry rok. Rok spełnionych nadziei i oczekiwań. Życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznym działaniu. Życzymy wszystkim dużo zdrowia oraz wszelkie pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. Niech to spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, myśli i poglądów, na które często w natłoku codziennych spraw brakuje nam czasu. Dodatkowo, Szanowni Państwo, chciałem szczególnie serdecznie powitać tych, którzy nie byli zaproszeni, ale w ramach kampanii wyborczej od roku tutaj są obecni. Dostojny księże kanoniku, drodzy gospodarze, koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Ziemia sierpecka jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ od wielu lat, prawie 20, łączy mnie z mieszkańcami tej ziemi przyjaźń, znajomość, która powstawała w procesie, w trakcie działalności na rzecz tej pięknej ziemi sierpeckiej. Dane mi było poznać tutaj wielu ludzi, którzy ze swojej pracy na rzecz wspólnot gminnych, powiatowej, uczynili pasję. I z tego też powodu mam ogromną radość i satysfakcję, że mogę także i dzisiaj, już po raz drugi, być w waszym gronie.
To, że powiat, gminy i miasto wspólnie organizują tego typu przedsięwzięcie, to świadczy o tym, że poczucie wspólnotowości tej pięknej ziemi sierpeckiej wzrasta. My, parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo mocno strzeżemy tego, aby zakusy władzy centralnej, charakterystyczne od kilku lat, pozbawiania małych wspólnot, instytucji sygnowanych godłem państwa, się nie powiodły. Mieliśmy do czynienia z takimi zakusami w stosunku do posterunków policji, urzędów pocztowych, inspektoratów ZUS-u, prokuratur, sądów i myślę, że musimy bardzo mocno bronić tego, aby obywatele małych wspólnot mieli takie same prawo do korzystania z tych instytucji, jak mieszkańcy aglomeracji i stolicy. Zapewniam Was, że robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dla samorządów idzie trudny czas, wszyscy mamy tego świadomość. Także w parlamencie toczy się bój o to, żeby samorządom nie odbierać wszystkich kompetencji środków, jakie potrzebne im są do realizacji zadań zapisanych w ustawie. Nie jest to proste, bo jest kryzys, ale chcę, żebyście mieli świadomość, że w komisji, której mam zaszczyt przewodzić, spieramy się i doprowadzamy do kompromisu tak, aby jak najmniej dotkliwie samorządy musiały odczuwać skutki kryzysu. Pan burmistrz i pan starosta w krótkich słowach podsumowali miniony rok, który sądzę, że należy zaliczyć do udanych. Chcę wierzyć, że ten, który się już rozpoczął, na pewno trudny, będzie równie dla mieszkańców gmin sierpeckich, powiatu sierpeckiego, miasta Sierpce także udany. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę pana Mirosława Koźlakiewicza, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowny panie pośle, przygodny księże, przygodny księża, szanowny panie burmistrzu, panie starosto, wszyscy wójtowie, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, przedstawiciele wszystkich służb, wszyscy zaproszeni goście do stoi. Piękna i długa historia Sierpca zobowiązuje. Zobowiązuje nie tylko włodarzy tego miasta i okolicznych gmin, ale również wszystkich mieszkańców, którzy tutaj żyją w tym pięknym mieście. Zobowiązuje z kilku względów. Choćby właśnie z tego, że macie tu piękne zabytki, ale również chyba z przywiązania do tradycji, bo chyba nie przypadkiem niedaleko właśnie Sierpca, tutaj w okolicach Sierpca jest zlokalizowane Muzeum Wsi Mazowieckiej. Jest czego się cieszyć. Ja od wielu lat obserwuję rozwój Sierpca, począwszy od tego basenu, którym wtedy się wszyscy kiełpili, teraz jest ich więcej, ale wówczas, kiedy był budowany, to naprawdę był ogromny wysiłek dla samorządu. Nie stałoby się to, nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca wszystkich ludzi, dobrej woli i wszystkich tych ludzi, którzy właśnie kochają miasto Sierpce. Pan poseł przed chwilą powiedział o trudnościach w samorządach. One były i zapewne będą. Zresztą wspaniały mazowiecki poeta, ksiądz Twardowski pisał, że w życiu człowieka musi być, ale ja dodam jeszcze i społeczeństwo. W życiu człowieka musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Ja życzę Państwu jednak, żeby w Państwa życiu, w Państwa pracy było zawsze dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Panu posłowi za te życzenia, takie bardzo konkretne, z pewnością się spełnią. Ja tymczasem proszę o zabranie głosu pana Radosława Lewandowskiego, dyrektora delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Szanowni Państwo parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, gospodarze tego spotkania, przedstawiciele duchowieństwa, szanowni goście. Na tym spotkaniu reprezentuję wojewodę mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego i jakby w jego imieniu przesyłam wszystkim i źle wszystkim
serdeczne życzenia w tym nowym roku i w osobistych sukcesów, ale też na niebie pracy samorządowca. Zmarła noblistka Wisława Szymborska mówiła, że nic w życiu nie dzieje się dwa razy. I trzeba się z tym zgodzić, że i tak się głębiej zastanowimy nad tymi słowami, które wydają się trywialne, ale po takim zastanowieniu widać je głębiej. Myślę, że samorządowcy mają obecnie szansę poprawy, zmiany, budowy nowych dróg, budowy nowych szkół, remontu. Ta szansa jest im dana i życzę im, żeby udało im się ją w pełni wykorzystać. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za kolejne życzenia, a o zabranie głosu poproszę księdza dziekana Andrzeja Więckowskiego. Pozwólcie Państwo, że jakieś krótkie słowo pasterskie, na pewno nawiązujące do tych treści, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Drodzy Państwo, odpowiadając na zaproszenie Pana Starosty, Pana Burmistrza i Wójtów Gminy, uczestniczymy w spotkaniu noworocznym powiatu sierpeckiego. Dziękujemy za to zaproszenie. Moi drodzy, rok Pański 2011 odszedł do historii. Zawsze, kiedy kończymy jakiś etap w naszym życiu i w naszej pracy, dokonujemy pewnych podsumowań, pewnego bilansu. Wiemy też, że minionego czasu nie da się zawrócić. Do słów naszej noblistki Wisławy Szymborskiej nawiązał Pan Dyrektor. Rzeczywiście nic dwa razy się nie zdarza, ale znacznie wcześniej już podobną myśl wypowiedział sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, kiedy mówił: życie się nie wraca, jest tylko jedno. Może być zmarnowane lub owocne. Z dziejów narodu i ludzkości wiemy, że byli ludzie, którzy przeszli do historii z piętnem hańby na czole. Byli też tacy, którzy przeszli do dziejów ze znamieniem chwały. Jestem głęboko przekonany, drodzy Państwo, że wszyscy, jak tu jesteśmy, staraliśmy się dobrze zapisać, czy to w dziejach powiatu, czy to w historii miasta i gminy, czy wszędzie, gdzie Boża opatrzność postawiła nas w służbie człowiekowi, w służbie ojczyzny, w służbie Kościołowi, w służbie większej czy mniejszej społeczności na takim czy innym stanowisku. I to zapewne sprawia nam dziś radość i przynosi satysfakcję. Cieszę się i wyrażam słowa uznania dla wszystkich dokonań, jakie udało się Państwu zrealizować, a o których też przed chwilą słyszeliśmy. Rozpoczęliśmy nowy rok. Jaki on będzie? Na pewno będzie on, jak ogłosił Ojciec Święty, rokiem wiary. Mamy go przeżywać pod hasłem kosztu naszych domów. Dzięki uchwale Polskiego Sejmu poprzedniej kadencji będzie to rok poświęcony osobie księdza Piotra Skargi, którego 400. rocznicę śmierci będziemy obchodzili. Dla wielu kibiców będzie to rok mistrzostw Europy w piłce nożnej. W sierpcu będzie to rok pięknego jubileuszu. I chociaż niektórzy wieszczą, że będzie to również rok końca świata, to my życzmy sobie, byśmy przede wszystkim umieli ten nowy rok odczytać i przyjąć jako kolejny rok Pański, tym razem 2012. To kolejne wyzwania, jakie stają się przed nami. I tak jak nasze samorządy powiatowe, miejskie, gminne uchwalają swoje budżety, mają swoje plany i zamierzenia, podobnie też i każdy z nas pragnie coś w tym roku osiągnąć i zrealizować. I niech się tak dzieje.
Drodzy Państwo, zmobilizujmy więc swoje siły w tym kierunku, bo i tu moją refleksję pragnę zakończyć również słowami wielkiego prymasa tysiąclecia, bo można przejść przez życie jak kwiat, można przefrunąć jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda owoc, a śpiew ptaka umilknie i co pozostanie po tobie? Zastanów się dziś, póki jeszcze czas. Tę refleksję przedkłada nam dzisiaj w nasze serca i sumienia prymas tysiąclecia. Obyśmy pozostawili po sobie jak najwięcej dobra i mogli być szczęśliwi. Niech w tym wszystkim Pan Bóg nam błogosławi. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, przyszedł czas na muzyczną dedykację. Wystąpią dzisiaj dla Państwa dwa zespoły. Jako pierwszy wystąpi zespół działający przy liceum ogólnokształcącym, zespół Duszki, właściwie solistki tego zespołu. Zespół działa pod kierownictwem pani profesor Doroty Nawrockiej. Wiele koncertów, debiut na antenie radiowej Trójki,
i płyta wydana z początkiem bieżącego roku. Panie i panowie, przed wami zespół Anastas. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, to spotkanie ma oczywiście wymiar noworoczny, świąteczny i w związku z tym przede wszystkim chciałbym Wam podziękować
Jest wielu na sali samorządowców, minął rok od wyborów. To był ważny rok dla województwa mazowieckiego, dla wszystkich naszych 314 gmin, 42 powiatów, w tym oczywiście powiatu sierpeckiego. Bardzo intensywnie wydatkowaliśmy środki europejskie. Udało się wiele zrobić. Kilka dni temu podsumowaliśmy ten okres i chcę Państwu powiedzieć, że w ramach wydanych blisko 5 miliardów złotych 50% to pieniądze, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, zrealizowane przez samorządy. Samorządy gminne, samorządy powiatowe i samorząd województwa. Wszystkie powiaty skorzystały, wszystkie powiaty, nie było takiego powiatu, który nie wykorzystałby jakiejś dotacji unijnej na swoje cele i zadania. I 89% gmin. Myślę, że jeżeli chodzi o gminy powiatu sierpeckiego, to nie ma takiej gminy, która nie zrealizowałaby przynajmniej jednego projektu ze środków zarówno regionalnego programu operacyjnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy też z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziękuję Państwu za tę aktywność. To było możliwe tylko dzięki naprawdę dużej odpowiedzialności. Szczególne słowa podziękowania kieruję do władz powiatu sierpeckiego. Myślę, że to był dobry rok dla wszystkich wójtów, dla pana burmistrza. Zresztą spotykaliśmy się dość często, mówiliśmy o problemach i o tym, co jeszcze jest do zrobienia. Przed nami rok 2012 rozpoczął się, no nie jest on zbyt optymistyczny, nie chcę oczywiście psuć tutaj nastroju, ale reguła finansowa, którą proponuje minister finansów, która ogranicza znaczny deficyt, jeżeli chodzi o budżety samorządów. Myślę, że jeszcze do przemyślenia, korzystając z obecności Państwa posłów, naprawdę trzeba się zastanowić, bo nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby sztucznie wszystkich traktować tak samo, a tak naprawdę ten deficyt trzeba dokładnie policzyć, a nie z góry zakładać, że prawda, jest on zbyt duży. No, mamy oczywiście określone problemy budżetowe na poziomie gmin, powiatów, również województwa niestety. W dalszym ciągu olbrzymia nosikowy 659 milionów złotych. To jest ta kwota, którą przekazujemy na rzecz innych regionów. Moglibyśmy wiele tutaj zrobić w naszym regionie, gdybyśmy mieli te pieniądze do dyspozycji. W styczniu samorząd województwa musiał zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym, żeby 52 miliony złotych przekazać do innych regionów. To też jest jakiś element, o którym musimy pamiętać, bo niestety zabraknie pieniędzy na dofinansowanie wielu programów, w tym Orlików, programu ratowania zabytków i wielu, wielu innych programów dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Walczymy z tym problemem. Dzięki panu posłowi Piotrowi Zgorzelskiemu udało się w gronie parlamentarzystów województwa mazowieckiego spotkać, przedstawić nasz projekt ustawy, który łagodzi ten problem. Mam nadzieję, że będziemy konsekwentni i że wszyscy posłowie z Mazowsza i Państwo również będziecie wnosili o to i prosili i naciskali, żebyśmy jednak mogli przynajmniej część tych pieniędzy zostawić w województwie, bo one nam są tutaj potrzebne, zwłaszcza dla rozwoju gmin na obrzeżach województwa, powiatów, tych, które nie są w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Tym niemniej żyć trzeba, pracować trzeba, rozwijać się trzeba i w związku z tym życzę Państwu wytrwałości, życzę konsekwencji w działaniu. Na samorząd województwa zawsze możecie liczyć w tym wymiarze, w którym to jest oczywiście możliwe. Dziękuję Wam za rok 2011, myślę, udany. Życzę wszelkiej pomyślności w tym. Nie dajmy się ani mrozowi, ani kryzysowi wstrzymać się dobrego i idźmy do przodu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę pana marszałka ponownie, pana burmistrza, pana starostę,
Zapraszamy również panów posłów, panów wójtów i za chwilę nastąpi wzniesienie toastu noworocznego. Zapraszamy serdecznie. Bo co się tam zmienia,
Już ich nie ma.